Hej, cześć, witajcie moi drodzy w trzecim odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Ostatnio było dużo potyczki, sam Arjan Lavalette padł z ręki Geralta z Rivii. I co dalej się stanie? Zobaczymy podczas rozmowy między Vernonem Rochem a Geraltem z Rivii. Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska. I odfrunął. Pięknie. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. O mało nas nie pozabiją. Wow. Już mamy południe. Świetnie. I co? Idzie kozak. Arjan Lavalette poddał zamek! Otwieraj, kmiocie! No właśnie. I co? Żyje? Otwierać! Na kolana! To może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. No to ładnie. Wracamy do namiotu. Ten no marzy o seksie już. I przyjemnie, ja mam już dość. Spokojnie. Masz zbyt wysokie libido. Specjalne. Spokojnie. Jeszcze będziesz miał czas na kobiety. Ale nie teraz. Może trochę się wczuj w Wiedźmina. Co z baronem? Niż w kobiecierza. Musiałeś go zabić? No musiałem, no idioto. Oj, sorry, jesteś królem. O, może być. Nieszczęsnik spadł. Dobra, opuszczać most. Pięknie. A tu w nim Vernon Roche. Czasami nie ma innego wyjścia. What the fuck? Lol, głosy nie było na chwilę. Dziwne. Panie? Vernon Roche. Raport Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Gdzie one są? Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Co jest za amuletem? Co się dzieje? Przez most! O kuźba! Uciekać! Chronić króla! Łowpytę, całą armię wyzionęło. Ten smog rzeczywiście jest hardcore. Sądziłem, że aż taki hardcore z niego. Smog pod kurdycję! Dobra, spokojnie. Wow. Dobra, jest, uciekać. No, dokładnie, to samo już powiedziałem ja sekundę temu. Jebić go. Dobra, pięknie. A po co ja mam na niego skakać z mieczami? Chyba was porąbało. Wow, spokojnie. Dobra, i jedziemy. Dobra, uciekać w dupie itemy. Najważniejsze jest życie. Jak mi kamerę skrzywiło? No dobra, już, spokojnie. Dobra, spieprzamy. Dobra, człowieku, nie pali ci się chyba, nie? Myślę, że nie. O, smoczek nam zablokował przejście i co? Wyzieniesz nam coś jeszcze? Jeb, z balisty mój, co za cioty, nie potrafią wycelować dobrze. Trudno mu się nie dziwić. Chędożony smok. Mogliśmy przez niego przegrać. A no widzisz. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Okej, w końcu, bo już mam tego dość twojej głupiej gadaniny. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Jakie tu wszystko spalone prawie jest. Już mamy po południu. Wręcz zajebiście nam się to udało. Jedą trzy kozaki. A gadali, że pod mury nie podejdziemy.
Pół dnia i miasto zdobyte. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów... O, zakapturzony mężczyzna. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Trochę jak asasyn. Karan nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? To szalałeś. To zajmie, ale siekiery. A ten kapłan co z nim? Za tutaj. Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. No jasne. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. Nie gadaj. Dobra. Idziemy. Liczę na ciebie. To nie ma co, tylko od razu po zadaniu. Ruszcie życie! Dobra. Strzałka nas prowadzi tam. Ale mamy jakąś zieloną kropkę. Co oznacza, że możemy wykonać jakąś tutaj dość ważną misję. No to zaraz zobaczymy w sumie. O kurde! Jebut! Jak mogłeś kobietę zabić? Ja ci dam mordę do tego faceta. Zawrzeć gęby! To są bezbronni ludzie. No właśnie. Idź stąd i nie mieszaj się. Oj, ja bym nie był taki pewny. Jeżeli zaraz nie wyjdziecie, nie wyjdziecie nigdy. Chodźmy stąd. To morderca. Jak ładnie został zastraszony. Dziękujemy ci. Dziękujemy. Pomoc kosztuje, panie. Pomagam ludziom zawodowo. Ja bym to powiedział. No to przyjmij tę sakiewkę. Dzięki. Ukryjcie się. Aś się musi zgadzać. Muszę znaleźć moją żonę. Widziałem, jak pędzili ją razem z innymi, jak bydło. Nie chcę ci nic powodzenia mówić, kolego, ale twoja żona już została odstrzelona, jak pod mur berliński. Okej, okay, idziemy stąd. Lol. Wzięliśmy jeszcze od tego biedaka hajs. A tam, co się będziemy? Co? O, jakaś roślinka była. Jaskółcze ziele przyda się. Pod te miksturki. Tutaj chyba można wejść. To coś tu jest, na pewno bardzo ważnego. Ło, 50 orenów. Zaraz się dowiemy, co to jeszcze jest takiego ważnego. Ło, trochę ładunków mamy. Nie powiem, że nie. Coś jeszcze chyba było. Tak, to był ten amulet. Klikając gałkę, dobra. Możemy już iść. No i dalej jest ta zielona kropka, co jest kurde grane? Cicho! Co tu się dzieje w ogóle? Nie pałętaj się tu! A bo co? Grozisz mi? Zostawcie ich, to niewinni ludzie. No to właśnie. Nie są ludzie! To jest pomiot lawaletów! Chwast, który będzie się plenił, dopóki nie wyrwie się go z korzeniami! Tak, żeby się więcej nie odrodził! Zdrada roznosi się jak zaraza, dlatego nikt nie wyjdzie stąd żywy! No, chcesz ty wyjść żywy? Chcesz ty wyjść żywy? Kozaczysz do Geralta? No nie to walcz ze mną. Patrzył, jak mordujecie bezbronnych. I co zrobisz? Zabiję cię. Po prostu tak powiedzieć, zabiję cię. Mam świadków, że nie chciałem twojej krwi. Jep. Nie dasz ze mną rady z Wiedźminem, kolego. Dobry kolo. Widzę, że tutaj naprawdę podkręcił się w walce. Kurde, kolega nasz tutaj naprawdę robi dobre tutaj taktyki, zagrywa dobre. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, kozaku. Jest. Pudło. A już po tobie. No. Wypuść ludzi. Już. Właśnie. Oblokować drzwi. No. Może raport. No to składaj! Spróbujcie coś spalić, dotknijcie jakiejś kobiety, a sam król dowie. Bo! Uciekać! Już! Won mi stąd! Już! Do króla! Całować mu stopy! Ty też! Śmierdząca gnido! Kurde, będą mi tutaj bezbronnych ludzi niszczyć. Ja im dam! A ty co tu jeszcze robisz? Boże, co oni się tam, kurde, dymają? Zostawcie nas w spokoju! Cicho! Jesteście wolni. Właśnie. Dzięki ci, panie!
Liczę na zapłatę. Niestety, musimy. Wdzięcznością się nie najem. Panie, my biedni! A co mnie to interesuje, biedni? Jebu po jajach. Dawać hajs. Sprawdzić wasze kieszenie. Albo ban. No, no, właśnie, jeszcze sprawdzić? To wszystko, co co? A może jeszcze raz przyłożyć? Wszystko wystarczy. Łotr! Łotr! A może ty jeszcze chcesz po mordzie? Chociaż nie, kobietom nie daje po mordzie, ale... Uważaj na słowa, kobiecinko. O, super, akurat wykonaliśmy... Dobytek rozkradli, za co, bogowie? Za to, że jesteś rudą suką. Za to. Pindolnięta kobietka. Kurde. Co ona sobie myślała, że wyjdę tam za darmo? Zapłata musi być. Już tu szykuje się nam bitwa. Jest. Dobra. O kurde. Zniszczy was tu, spokojnie. Bez problemu. O kurde, jak mi się oberwało. Pięknie, jeszcze jeden. O kurde, dostaje mi się. Walże w niego. Jak ładnie dostali. Już padli. O, gratuluję odwagi, żołnierze. Przynajmniej wy wiecie, co robić. O, jakieś rozkazy dla żołnierzy. Coś tu chyba jeszcze było. Skąd te sukinsyny? Sprawdzaliśmy te dzielnice. Spod ziemi wyleźli? A no chyba tak. Skoro tak mówisz. E no panie, no kurde, no utrudniacie mi życie. Jakie tępe dzidy z tych lawaletów. Żołnierze, kurde. Ile tych rozkazów macie? 1000. Dobra, tu się palą domy. Kury bezbronnej nie będę bił. Nie, nie, nie. Posłuchamy chętnie. A teraz to gówno, chyba że jeszcze raz mam ci przyłożyć. I dasz mi może więcej hajsu. Hych, dobra, mamy teraz strzałeczkę, która nas prowadzi wprost właśnie. Nie wypuszczą. Właśnie, tak ci powiedział. Nie, dobra, możemy wbijać. Fajne wejście. Dobra, wyczuwam tu żołnierzy. Co, precz? Precz z wami. Je, pięknie. Dziwne, że on to powiedział jeszcze zanim zginął. Nie, niektóre buki w tej grze mnie naprawdę tutaj bawią. O. Bez komentarzy nawet. Dobra, wbijamy teraz tutaj. Co czuję, że tutaj będzie ostra jatka. Z tym, że właśnie... O kurde, jakie były bugi z teksturami. Spokojnie. Dobra, mamy już ciemność. Czyli teraz trzeba zrobić medytację. No medytacja, no. Geralt. Dobra, picie eliksirów. I to ma być teraz kod. Pamiętam jeszcze akurat niektóre mikstury, jakie mają działania, więc wiecie. Tutaj mam ogarnięte na pałkę, jeżeli chodzi o mikstury i działania. Pięknie. Wychlął całą miksturę. Teraz możemy widzieć wszystko przez 5 minut, niecałe, ale możemy widzieć. I nawet możemy widzieć przez ściany, jakich oto mamy wrogów. A to jest... Czekaj, zaraz się dowiem, co to jest. O, dobrze. A, utopiec. Tak myślałem właśnie. Pięknie, dostał. Dobra. O, można dostać zawartość? Można. Dużo! Trafiłem z utopca. Zbieraj ziółka.
Tu chyba nie wejdziemy, niestety. Coś tu chyba jeszcze było. Wszystko z żołnierza. Dobra, można iść. Tu mamy aż dwóch utopców. Pięknie. Ty, ty! O kurde, ile HP psa zabrali. Level up! Pięknie. Dobra, to była postać. I dajemy teraz... Co by tu wziąć? Weźmy sobie więcej życia. Plus 10. Okej, okay, dobra. I jest Gites. Przeszukane, przeszukane. O, teraz coś zielonego mamy. No co jest? Czemu to? Jeszcze raz. Dobra, poszło. A tego utopca to sobie wykończymy na lajciku. O, poszło. Tu jest znowu jakaś zielona kropa. O, można przeszukać chyba tego utopca. Jest, pięknie. Fajnie, że miał oreny przy sobie. Dobra, idziemy, idziemy. Jak to drzwi zamknięte? Co wy pieprzycie za bzdury? Kurde, chciałem A nacisnąć, a nie B. Tam te drzwi pewnie. Lol, co to było? Jakieś... Nie, on tam chyba włożył głowę przez te kraty i się zbugował na chwilę. Dobre, dobre Geralt, ale nie polecam ci tego robić na przyszłość. Dobra, pięknie. Wychodzimy. Dobra. I co dalej? Łożesz w pytę. Rzeczywiście, to są te elfy skojatelskie. Gnidy pieprzone. Dobra, idziemy na górę. Zatem zobaczymy, co się będzie działo. O kurde, ale ich fajnie widać. Łe, to nie fair. Trzech na jednego. Kurde. Zaraz cię tu ubiję. O, wpytę. Uważać trzeba na tych. Ale już po nim. No. Pojechany. Po całości. Dobra, coś przeszukać można z nich? Nic nie ma. Pustko, obie. Dobra. Teraz tutaj idziemy. Coś czuję, że tu się może naprawdę coś ciekawego wydarzyć. Tylko nie kuśmy losu, tylko robmy co trzeba. O, znowu jakieś itemy. Wszędzie jakieś itemy, zawsze się mogą znaleźć. Dobra. Kurde, wszędzie itemy. Dużo tego jest. Jakbym chciał, to bym zbierał tego nawet 2 godziny, ale zbiorę sobie tylko te najważniejsze rzeczy. A za chwilę już będziemy mogli wszystko normalnie widzieć, za jakieś 25 sekund. Oj, kolejni przeciwnicy. Unik. Pudło. Ło, kurde. Jak dostał ładne kombo. O, ja to skontrowałem. Pudło. A, tak go teraz pojedziemy. No, pięknie. To było bezhonorowe. A Geralt wie, kiedy być honorowy, a kiedy nie. Czemu ja w ogóle waliłem z miecza srebrnego? Ja chcę długi miecz stalowy, ale ze mnie idiota.
Dobra, chowaj ten miecz. Znał jakieś rozkazy dla żołnierzy? Kurde, ile oni tego mają? Jest. No, co się kamero przybliżasz, głupia? Tu mamy kolejnych. Śmierć siostro jeńcom! Siostro jeńcom? Lol. O, szkoda, że tak szybko wstałeś i padłeś. Mógłbym cię jeszcze tak zostawić, ale wiesz, robota czeka. Znowu jakieś zamknięte, trzeba mieć kluczyk. Dobra, zaraz coś zrobimy, zaradzimy na to. Jest, dobicie, dobicie. Pięknie. Wow. Dobrze, nie dość, że Fortes coś mówił, to on jeszcze dobijał ładnie przeciwnika. O, kolejne dobicie. Wow, wow. Jaki kombos. Wow, 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 wow. Panowie, nie za bardzo się rozkręciliście. Kurde. Nieźle tu naparzają. Kurde. Kolego, nie za bardzo się rozkręciłeś. Gdzie jeszcze? Czekaj, daj mi się naładować. O, to było dobre. Trzeba uważać. Z nimi jest przeważnie ciężko. A! I teraz piękne wykończenie. No. Padłeś! A, te świecące itemy to są skrzynie z przedmiotami fabularnymi. Dobra, mamy kluczyk. Tutaj kilka sakiewek. Pozbieramy sobie co nieco tutaj też. A teraz trzeba się tam wrócić i otworzyć to. To mi te loadingi, kurde, w ogóle to jest głupie. O, kot, super. Tutaj skrzyneczka. Znoszona rękawica, zobaczymy, co one takie dają. Ale to potem. Teraz trzeba otworzyć to. Napecaj się tym miksem, dobra. Teraz trzeba do Foltesta. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym. Jej, wiedźminem, ale się cieszę. I najbogatszym. Trzymam waszą wysokość. No właśnie. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Hen dożyciel. Potem się nimi zajmę. Pewnie. Do świątyni! Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta. Samotnia. Co się tam wydarzyło? A, zaczęło się to jeszcze wszystko od Tailsa. Może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Witam. Arthur Tails. Yo. Hrabia Nesveld. Podpisywałem twój wyrok. No tak, widzisz. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Jaki ryj, Boże. Gorzej niż Putin. Pytasz o królewskie dzieci? Shit. Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tails. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Pussy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukorz się przed obliczem bogów. Zaraz ja ci ukażę twoje oblicze. Może nie zauważyłeś, Tails, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy się paczy, czarownicy i mutanta kolego! To święte miejsce. Kolego, miarkuj się ze słowami. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. A zakład? Właśnie, gdzie są te bachory? Dzieci? Teraz używamy znaku... Jakiego znaku? W samotni. Są akcja. Samotni. Co to ma znaczyć? Co? Aha, nieudane. Czarnoksięskie sztuczki! Cicho! Putin! Masz tu po mordzie. Jeb. No.
Świątobliwemu włos z głowy nie spadł, a szlachetka dostał w ryj. Wilk syty i owca cała. Ten tekst Rosza mnie rozwalił. Nie raz już. Oj, jaki biedny Tails. Teraz, kurde, głaska swojego pintola. Nie trzeba było mnie prowokować, kurde. Mutant odmieniec. O, goryczy. Czarę. Lol. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować... Tak! Chyba wytresujemy smoka w 3D. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? A ja nie wiem. Może nie odróżnia koloru niebieskiego od czerwonego. Na pewno sobie poradzi. Daltonistyczny smok? Nie sądzę. Trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Rosz. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją... Smok będzie za chwilę twoim najmniejszym zmartwychwstałym. Właśnie. Smok wrócił! Leci! Wow, wow! Quick time eventy teraz trzeba cisnąć. Jak dostał, Rosz? Nie mogę! Dobra, uciekać, uciekać, uciekać. Ło, prawie byśmy dostali. Jep, dobra. Pięknie, quick time eventy ciśniemy. Kurde, uciekać, uciekać. Jest! Dobra. Mam refleks, jeżeli chodzi o przyciski. Jeb mu. Nie, straciliśmy mój wiedźmiński miecz. Wbił mu się, kurde, w podniebienie. Co za żulostwo. No i w pizdu po jednym mieczu. Znowu ocaliłeś mi życie. Przy tym tracąc miecz. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. No jasne. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadłużyła się w to... Co najwyżej to ona się mogła zadłużyć w kokainie, ale we mnie raczej nie. Chyba. No, dzieciaki. Dostały Downa i teraz tańczą. Prędzej ADHD, ale Downa też. Są te dzieci Downa Foldesta. Kto idzie? No ten chłopczyk wygląda trochę jak taki. Król Foldest! Przyszedłem po moje dzieci. Właśnie, dawaj mi tu bachorów. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. A czym? Moim brzydkim ryjem? Chyba cię coś. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Ten gada trochę jakiś jezuita, kurde. Kurde, przychlast. Nie podoba mi się on. No podejdź, chłopczyku, z Downem. Dziewczynka się odważyła, a ty co? Płaczesz? Co, beksza z ciebie? Idź, busy. To nie jest mój ojciec. Najpierw płaczę, a potem... To nie jest mój ojciec. A co? Może tamten Pedzio jest twoim ojcem, co? Wynocha. Biją na triumf. No wow, nie wiedziałem. Zapadła, miasto zdobyte. Panie, czas panie, podziękować praojcu. Panią, tak powiedział to z takim uczuciem. Chwila, ślepcze. Ślepcze, pół roku widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. No, spokojnie. Posłuchajcie mnie. No i teraz będą pieprzyć jakieś teksty parmażony. Jeśli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, nie płaczę. Ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Ja mnie rozpierdalaj. Nie płacz, synu. Kurwa. Kiedyś zostaniesz królem. Tak, królem. Nie płaczą. Chyba z miotłą. Kurde. Nadchodzą zbrojni, panie. No. Idźcie do refektarza. What? Aha, no super. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Wynocha dzieci! Kiedyś sprzątać Michałkę. Ale najpierw Bussi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. Ubyć. Cały łeb musi ryj ubyć. W komnacie obok jest wiadro. O, ślepy mu jeszcze pomaga. Anais, pomóż bratu. O, i laska. Trochę za młoda. Nawet nie mogę powiedzieć, że to jest laska, tylko dziewuszka. Prowadzi tego Downa, kurwa, nie mogę. O, jaki ryj z tego ślepca. Chyba się ogolił. No, pa, pa. No co mu paluszki pokazujesz? No, pa, 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 pa. No i dobra. Trzeba się modlić. Panie, modlitwa. No dobrze, kurde, ślepcze za strańcu. Ja wiem, co mam to robić. To są królewskie dzieci.
twoje oczy, panie. Patrzcie i... Nie wiem, płaczcie. Kurde, Geralt, szybciej! Czemu on z mieczem biegnie? Co to ma znaczyć? Co on robi? On chce wydymać... O kurde, ten ślepiec chce go zabić. Ale dlaczego? Noż fuck. A więc ten ciul mnie wyrobił. O kurde, odwrócił się. Ja pieprzę. A więc to tak Geralt został wrobiony. O, ten już wydarł mordę. Tu się leje krew cała. Kurde. Nie dość, że wydymał głowę Demavenda, to jeszcze zaciukał Foltesta. Sprytny ten ślepiec. Kurde, wyszedł mu ten sabotaż. Trzeba przyznać, koleżnia ma prawdę, tupet. No pokaż się, kim ty jesteś. A to ten Wiedźmin. No proszę. Skubany, udało mu się. Kurde, jaka kupa mięsa. To jest naprawdę masakra. No i se wyskoczył. Jakby gdyby nic. No i tyle byłoby z niego. No patrz. I co teraz, Geralt? Co teraz zrobisz? Schowasz króla pod szafką? Co? Pokażesz dzieciom zakrwawione gardło Foltesta? No? Kurde. Niech mnie diabli. Orzesz w dupę. No to żeśmy teraz ładnie wpadli. Ale przecież jestem niewinny, no koledzy! Przecież... I... Zajebiście, kurde. Nie dość, że Leto uciekł. Tak, bo ja pamiętam tego Wiedźmina, Leto. To jeszcze ten pajac mnie wrobił. Kuźwa. No i tak właśnie Geralt wpadł do lochów. Za kratami. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest. Jestem wolny. Król Temerii został zamordowany. Kiedy? Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Mm-hmm. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. Ja to cię może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Dobra, zakończymy już odcinek. Trzeci. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Wiedźmina 2. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo!